Siemanko. Akcja wyciąganie z basenu, wnoszenie i wynoszenie. Waszyngtonie, daktyle, kordyliny, karłatki lądują na pusty taras. U mnie ma być przez 3 dni po plus 18, raz chyba ma być 20, a później ma się w przyszłym tygodniu znowu pogoda schrzanić, więc przez te 3 dni chociaż niech to łaknie słońca i się już przyzwyczaja. Podlałem przed chwilą też wszystko, bo suche na wiór od tej farelki, a nie zaglądałem przez 5 dni, bo wiecznie mrozy. No niestety, taki mamy klimat. Z takich nowości to zobaczcie, jak się rozwinął bez południa. Od Michała. Michał to ten facet, co mi dawał pyłek do zapylania mojej palmy. Wypas. Figi wszystkie startują. Super. Coś Gunera nic nie wychodzi. Nie wiem, czy jej nie zabiłem. To się dowiemy z czasem. Peretta jak zasuwa. Nie Peretta, to ta moja figa. Peretta są takie małe obok. Gdzież ta Peretta? Tam jest Peretta. A, i tu jest Peretta. Kurde, już gubię się. Muszę sobie to faktycznie, autentycznie muszę sobie zrobić skrzynki i to wszystko zacząć podpisywać, bo dla was to jest proste, ale dla mnie to jest trudne, naprawdę. Ja to tam palmy, a nie te takie roślinki inne. No, ale jak już mam, nikomu nie dam i sobie będę hodował, uprawiał. Jak zwał, tak zwał. Dobra, wyciągam to. Widzimy się zaraz, nie będę was męczył tym, jak wyciągam. Natomiast karłatki, kordyliny, daktyle, waszyngtonie nie potrzebują takich wysokich temperatur, a i tak ma być 18 w cieniu, więc praktycznie niektóre letnie dni tyle mają, więc niech się kąpią w tej kąpieli słonecznej, cała reszta zostaje w basenie. Tak to właśnie wygląda u mnie. Dobra, wyciągam to. Okej, wszystko już wyciągnięte. Wszystko jak się należy, tam truskawki fajnie ruszyły, już są takie z 20-30 cm. Wszystko fajnie wyciągnąłem. Operacja się udała. I teraz tak. Cały taras. Ciekawe, co będzie w lato. Powiem tak, tu mam dwie kordyliny jeszcze, takie mniejsze. Mniejsze. Też ciekawe, tam są tamte moje. A tu mam takie mniejsze i już przerastają. Zerknąłem pod spód, mówię, pomyślałem sobie, że a po co je hamować? Dać im dwie fajne doniczki. Niech pracują korzenie, niech rosną. A co tam? No, w Waszyngtonie elegancko się prezentują. Kryzys zażegnany. Liście fajne, zielone, szerokie. To jest tegoroczny, otwar się. To było wszystko złożone coś jak tamto i patrzcie, otwarło się, bo brakowało wody. Wystarczyło podlać, teraz też podlałem. I taka to robota. Kurczę, mój wyjazd jutrzejszy był zagrożony, bo mechanizm wycieraczek mi padł. Zdemontowałem go wczoraj i okazało się, że muszę kupić nowy. I na szczęście część była w sklepie i mogłem od razu kupić, bo inaczej nie pojechałbym bez wycieraczek, a na pewno bym tego nie montował. Tylko czekał, aż będę miał część, więc w tygodniu albo w następny weekend dopiero bym śmignął. Ale na szczęście operacja się udała, kryzys został zażegnany, nikomu nic ani B, ani C, nic nie chwaliłem się, nic nie mówiłem. Powiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Człowiek jak coś chce, to zawsze to osiągnie. No, teraz biorę się za wyciąganie tego, wkopanie do tego, zakrycie basenu.